Panie trenerze, kolejna wygrana, zasłużona. Dużo jednak sytuacji niewykorzystanych w tym meczu. Fajnie, że wygrywamy, ale po raz kolejny i już uczulam cały zespół na to. Nie wykorzystujemy naprawdę bardzo, bardzo wielu sytuacji. I tak jak dzisiaj mecz pokazał, i to nie jest pierwszy mecz, tylko już siódmy, gdzie tak naprawdę nasza skuteczność jest na poziomie powiedzmy 30%, bo wygrywamy dzisiaj 3-0, ale gdybyśmy wyszli stąd z wynikiem 10, to podejrzewam, też by nikt nie powiedział. Oczywiście swoje bramki też mogliśmy stracić, ale martwi mnie moja skuteczność mojego zespołu, bo każdy mecz powinniśmy wygrywać większą ilością bramek, a jednak nie wykorzystujemy sytuacji. Może się nadarzyć mecz, że będą 2-3 sytuacje w meczu i wtedy będzie problem, jeżeli nie wykorzystamy. Dlatego musimy nad tym pracować i skupić się na robocie teraz w tygodniu, żeby wykluczyć tą, powiedzmy, małą skuteczność. Cieszy fakt, że nie tracimy bramek, a jeżeli tracimy, to niewiele, dlatego z tyłu jestem zadowolony. Natomiast skuteczność cały czas możemy poprawić, możemy to ulepszyć, udoskonalić, więc będziemy nad tym na pewno się skupiać. W ostatnim czasie kilka kontuzji poważniejszych Was trafiło, ale między innymi dzisiaj Kamiliusz pojawił się na boisku. Tak, Kamiliusz się pojawił, już się pojawił 2 tygodnie temu, także wrócił po kontuzji kostki dość szybko. A tak jak powiedziałeś, no, zaczęliśmy sezon strasznie niefortunnie. Wyleciał Mikołaj Witzberger, wypadł Kamil, wypadł Damian Skorwider. Teraz oczywiście wypadł wcześniej Damian Ławniczak, Hubert Matczak, operacja więzadeł krzyżowych, więc no, jakby los nas nie rozpieszcza, ale jak widać, no, musimy sobie radzić i radzimy sobie w osłabieniu. I ja powtarzam, że im trudniej, tym lepiej smakuje, więc pracujemy wszyscy na wynik i idziemy do przodu. Pomimo właśnie tych trudności, dogoniliście lidera, zrównaliście się z Bykami punktami. Tak, dogoniliśmy lidera, no, ale jeszcze tak naprawdę bardzo trudne mecze przed nami, więc to jest dopiero półmetek tej rundy. Jeszcze dużo może się stać, także my cały czas skupiamy się na swojej pracy, na tym, co mamy zrobić na boisku i w każdym meczu udowadniać, że to my jesteśmy drużyną, która stara się stawiać swoje warunki i tak będziemy chcieli grać zawsze, więc no taki ja chcę, żeby miała styl moja drużyna i do tego będę dążył.